Sylwia Micyk, dobry wieczór Państwu. Czas przygotować się na zimowy scenariusz pogodowy. Zobaczmy, co czeka nas w kolejnych dniach. Zapraszam. Jutro kolejny układ niskiego ciśnienia będzie kształtował pogodę w Polsce i zacznie napływać do nas znacznie chłodniej. Masa arktycznego powietrza. Ta nadchodząca noc przyniesie intensywne opady śniegu, przez co warunki na drogach mogą być trudne. Temperatura spadnie do minus 5 stopni w Zakopanem, minus 3 w Wadowicach, minus 2 stopni w Miechowie i w Krakowie. Jutro w ciągu dnia opady śniegu będą się utrzymywać. Dodatkowo wiatr przyspieszy i chwilami będzie porywisty. W Krakowie na termometrach zobaczymy minus 1 stopień, w Gorlicach minus 2, a w Zakopanem minus 4. Im bliżej pod Hala, tym opady śniegu tej nocy i w kolejnych dniach będą intensywniejsze. Uwaga na zawieje i zamiecie śnieżne. Zobaczmy, co z ciśnieniem. Ono pójdzie w dół i krakowskie barometry wskażą 972 hektopaskale. Dwa kolejne dni nadal będą przynosić opady śniegu, także zima rozgości się w naszym regionie. W poniedziałek termometry wskażą od minus 2 do minus 1 stopnia, we wtorek chłodniej od minus 5 do minus 2 stopni. Mapa z prognozą jakości powietrza wygląda idealnie, jej zielony kolor oznacza, że jutro w całym regionie będziemy oddychać powietrzem wolnym od zanieczyszczeń pyłem PM10. Tą informacją kończymy nasze spotkanie. Dziękuję i do zobaczenia już jutro.